się, aby porozmawiać o albumie opublikowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Piotr Szymon, fotografii. To jest publikacja, która powinna otworzyć obecność Piotra w kraju i być może nawet poza jego granicami. Album powstać musi, ponieważ Piotr był taką bardzo ważną częścią uczelni, a jest bardzo ważną częścią jej historii jako artysta. Objawił krasu života, a objawił krasu Kalvárie. Takže my jsme společně jezdili na Kalvárie za Přírovskou a tam si myslím, aspoň i jak je to prezentováno v knize, že to byl soubor, který vlastně se stal stěžejní prací jeho fotografické aktivity. Vlastně ty nejkrásnější fotografie, které vytvořil, jsou právě z tohoto cyklu. Piotra jsme všichni měli velice rádi a Piotr se stal, my jsme mu potom říkali, otec polských studentů. To znamená, že za ním přišla další skupina fotografů, kteří začínají studovat na Institutu tvorčí fotografie v Opavě. Piotr měl nezvyklou umětnost opovědání i o swojej fotografii, i o szkole. W ogóle pierwszy raz o istnieniu Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie dowiedziałem się, jak wracaliśmy samochodem z Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie z Piotrem fotografowaliśmy i jechaliśmy moim czerwonym Fordem Escortem, o ile się nie mylę, Arego Wywianic też tam był. I Piotr nam całą drogę opowiadał. Ja jechałem dosyć, znaczy starałem się jechać jak najwolniej, żeby po prostu on jak najdłużej nam opowiadał. I to była naprawdę przyjemność spotkania z nim. No, Piotr nas tą swoją pasją niewątpliwie zaraził. Miał w sobie niesamowitą wrażliwość, miał w sobie właśnie taką łatwość kontaktu z innymi ludźmi. No a ja z nim przez 10 lat o tej fotografii rozmawiałem, tak jak mówię, wzrastaliśmy i jakby docieraliśmy do tajemnicy obrazu, słowa i zrozumienia innego człowieka. I fotografia moim zdaniem jest jakby kapitalnym takim medium, które angażując te kwestie takie emocjonalne człowieka, szczególnie takiego człowieka jak był Piotr, no, pozwalała mu tworzyć znakomite fotografie, czego jest wynikiem jest ten dzisiejszy album, nasze spotkanie. I wszystkie te dobre rzeczy, które o Piotrze dzisiaj się mówi. Patrząc na publiczność, która odwiedzała wystawę prac Piotra Szymona, byłam głęboko przekonana, że nie tylko chodzi o twórczość, ale chodzi też bardzo mocno o pamięć. I bardzo się z tego powodu cieszę, że mogliśmy w taki sposób tę pamięć pielęgnować, być może ją zbudować i z całą pewnością ta książka temu też się przysłuszy.